twoja najnowsza piosenka pod tytułem Jak Lew. Dzisiaj mieliśmy przyjemność oglądać klip z Agnieszką Rylik. Powiedz mi, w życiu też jesteś lwem, tak jak na scenie i na ringu? Lew to metafora konsekwencji i niepokorności trochę w dążeniu do upragnionego celu po prostu, najzwyczajniej w świecie. Ja się nie poddaję, porażki traktuję jak lekcję motywacji i idę dalej sobie. Ty łączysz sobie takie dwie skrajności, można by powiedzieć. Tu artysta, tu sportowiec. To ci w życiu pomaga jakoś? Jedno drugie wyklucza, czy jedno z drugim się jakoś fajnie łączy? No bo dzisiaj tutaj przy okazji klipu połączyłeś swoją pasję do sportu z pasją do muzyki. A tak w życiu codziennym. Muzyka pomaga wyciszyć się przed walką? Ja nie jestem sportowcem zawodowym, nie jestem bokserem, nigdy nie byłem ani żadnym zawodnikiem. Jeździłem czasem na amatorskie zawody, żeby była jasność. Sport to dla mnie oczywiście, sposób na odreagowanie stresu i jakiś taki nauka konsekwencji codziennej, mozolnej pracy i ma wpływ na to, że no wiadomo, zdrowym ciele, zdrowy duch. Więc pomaga mi tak samo w muzyce i odwrotnie. Muzyka mnie wycisza, łagodzi. Muzyka jest moją pracą, a sport jest po prostu pasją. A czy ten sport, ten boks pojawił się w twoim życiu w jakimś takim momencie, że ktoś ci czymś groził, ktoś cię pobił i zechciałeś mieć tutaj taką możliwość odwetu, czy po prostu tak sam z siebie zacząłeś trenować? Nie, ja nigdy nie trenowałem jakoś tam za specjalnie boksu, jedynie techniki bokserskie z racji sportu, którego się wywodzę, czyli z karate. I natomiast ja trenowałem od małego, mama mnie zaprowadziła jako takiego małego bajdla do szkółki karate. I tak sobie chodziłem. Pozdrawiam serdecznie mojego pierwszego nauczyciela Zbyszka Rychlewskiego, dzięki któremu mam pierwszy dan i było nieźle. A zdarzało ci się umiejętności sportowe wykorzystywać na przykład na ulicy? Ktoś ci napadł kiedyś? Przemilczę to, natomiast nie wiem, czy ktoś by mnie napadał ze względu na pozory, jak wyglądam, natomiast były sytuacje, kiedy się musiałem obronić najzwyczajniej w świecie, natomiast teraz mam zupełnie inny, jakby dojrzalszy system wartości i zupełnie inne wartości, więc bardzo ciężko mnie w jakiejkolwiek, ja na zasadzie mediowania wszystko załatwiam, ja jestem za spokojny. Ale przed czym musiałeś się bronić, skoro już o tym wspomniałeś? Broniłem się, jak to wiadomo, młodzieńcze zaczepki od słowa do słowa, ale to nie było nic takiego specjalnego. Właśnie, jesteś dosyć muskularnym mężczyzną, jak tak idziesz nocą, no można by się wystraszyć. Zdarzało się, że właśnie dziewczyny tak na boku ciekały, coś tam? Nie, no zobaczcie na moją twarz, przecież ja wyglądam jak chłopiec. Nie, absolutnie, nie. Raczej nie. Teraz dobrze, że się zmienia ten stereotyp, że mamy tą modę fit, to wszystko jest jakby szerzej pojmowane. Weszło to w jakąś taką modę. Dla mnie to już dawno było to noszenie pojemników, zdrowe żywienie. Ja już to dużo, wiele lat wcześniej robiłem. Co po ten dysku Jak Lew? Już jakieś plany na kolejne piosenki? Tak, ja cały czas siedzę w studiu i pracuję nad piosenkami, natomiast promocja radiowa, telewizyjna i do przodu koncerty.